Biblioteka akustyczna zaprasza. Federico Andahazi Księga zakazanych rozkoszy. Czyta Janusz Zadura. Kiedy płukała gałganek, coś zatrzeszczało w głębi alkowy. Rozejrzała się wokół, ale nie zauważyła nic nadzwyczajnego. Pewnie to echo dźwięku wody chlupoczącej w porcelanowej misie. Uspokoiła samą siebie. Ponownie zanurzyła w niej materiał i wtedy na półkolistej lustrzanej powierzchni ujrzała odbicie postaci stojącej za zasłoną. Zasztywniała, nie śmiała obejrzeć się za siebie. Ktoś był w sypialni i nagle zrozumiała, że sama zastawiła na siebie pułapkę, znalazła się w potrzasku. Nie wystarczy jej czasu, żeby pokonać odległość, dzielącą ją od okna lub drzwi, i wyciągnąć skobel, czy odsunąć rygiel. Nieznajomy stał na wyciągnięcie ręki. Rozważając sposoby wydostania się z potrzasku, w porcelanowym zwierciadle obserwowała, jak tajemnicza postać wyłania się za zasłony, z uniesionym do góry ramieniem. Wiedziała. Wbrew samej sobie czekała na to. Była wybranką. Tajemnicza postać, jakby stworzona z tej samej mrocznej, zimnej i niemej substancji, co mgła, towarzyszyła jej od dawna. Zelda upuściła ściereczkę do miski i spróbowała się podnieść. Za późno. Poczuła, jak napastnik chwy obejmując jedną ręką, podczas gdy drugą zatyka jej usta, żeby nie mogła krzyczeć. Starała się uwolnić. Kątem oka dostrzegała teraz czarny kaptur, osłaniający głowę napastnika, który trzymał w podniesionej ręce błyszczący, budzący grozy lancet. Jednym, szybkim, precyzyjnym ruchem oprawca wcisnął zeldzie w usta szmatkę, której przed chwilą używała. Długimi, zręcznymi palcami wepchnął głęboko gałgan, blokując ujście tchawicy. Kobieta rzucała się, próbując złapać powietrze, ale mokra bawełna okazała się przeszkodą nie do pokonania.